chorzy od 15 lat walczą o leczenie, które jest w stanie zahamować, zatrzymać postęp choroby. Walczymy o to, żeby odpowiednie leczenie towarzyszyło diagnozom choroby Fabry'ego. Choroba ma ciężki przebieg, przede wszystkim od wczesnego dzieciństwa towarzyszą chorym bardzo silne bóle. Są to bóle neuropatyczne, w związku z tym tłumienie tych bóli jest bardzo, bardzo trudne. Właściwie możliwe jest jedynie środkami systematycznie podawanymi. U mnie pierwsze objawy choroby zaczęły się w wieku 6-7 lat. Bardzo często bolał mnie brzuch, często wymiotowałam. Prawdziwe problemy zaczęły się, kiedy miałam 12 lat. Były to nagłe, częste i szybkie bicie serca, które trwały kilka godzin, doprowadzały mnie to często do omdlenia i całkowitego wyczerpania. Z czasem pojawiły się też problemy nefrologiczne, miałam postępujący białkomocz. Na co dzień zmagałam się z bardzo silnym bólem rąk, nóg, bólem całego ciała. Charakterystycznym objawem naszej choroby jest to, że szkodliwe substancje przemiany materii gromadzą się w każdej komórce naszego ciała, także w gruczołach potowych. Dlatego w sytuacjach stresowych, podczas wysiłku, nasz organizm nie jest w stanie naturalnie ochładzać się, organizm nie wytwarza potu, więc dochodzi do przegrzania. Lato dla nas jest nie do zniesienia, to jeden wielki koszmar. Dochodzi do przegrzania organizmu, odczuwam wtedy bóle całego ciała. Jakby krew gotowała się w moich żyłach. Jestem wtedy wycieńczona i bardzo słaba. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma refundacji. No i my od kilku lat co najmniej staramy się uświadamiać Ministerstwo Zdrowia, że jesteśmy ostatnim takim krajem, w którym no nie leczy się tak ciężkiej, groźnej choroby. No i w związku z tym no, w konsekwencji no, wzrasta jakby ilość tych pacjentów. Ci pacjenci, którzy nie są leczeni, tak czy inaczej trafią do służby zdrowia, tylko trafią w dużo gorszym stanie.